Prace przy modernizacji dwóch dróg powiatowych są już bardzo zaawansowane. Drogowcy finiszują już na odcinku Izbica Kujawska, Boniewo, Bożymie. Ta inwestycja jest kontynuacją prac zakończonych w roku ubiegłym, których skutkiem było gruntowne wyremontowanie tej drogi na terenie gminy Boniewo. Przybyły jezdnie normatywne, więc 3-metrowe. Szerokość ogólna tej nawierzchni to jest 6 metrów, utwardzone pobocza. Jak też widać, sporo barier ochronnych pojawiło się stalowych. A jednym z takich dodatkowych zadań na tej inwestycji to był remont istniejącego mostu, przy którym się znajdujemy. Pojawiły się nowe bariery poręcze w miejsce starych betonowych, które nie tylko po prostu nie chroniły tak jak powinny, ale wizualnie też odstraszały, bo były to bariery, które miały po 30-40 lat. W sumie poza tym przybyło zatok autobusowych, przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna wzbudzana, której jeszcze nie ma, ale ona będzie montowana w najbliższych dniach. Na moment odbioru musi być tutaj zamontowana. I ogólnie bezpieczeństwo ruchu drogowego na tej drodze bardzo mocno, ale to mocno poprawiło się. Remontem tej drogi zajęło się konsorcjum Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lider oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Gostynin. Remont ponad 4,5-kilometrowego odcinka kosztował ponad 4 600 000 zł. Powiat na realizację tej inwestycji pozyskał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z tak zwanych schetynówek powiat otrzymał również dofinansowanie na modernizację traktu Kąkowa-Wola-Lubraniec. Prace przy przebudowie niemal 7-kilometrowego traktu są już na ukończeniu. Ogólny koszt tej inwestycji zamknie się kwotą 5,5 miliona złotych. Jest to odcinek łączący drogę krajową z miastem Lubrańcem. Odcinek ulicy Świętej Anny został wykonany wcześniej, przebudowa w ramach też między innymi budowy kanalizacji w mieście Lubrańcu, a pozostała część jest obecnie realizowana i jak widzimy, jest to przebudowa, typowa przebudowa, która, że tak powiem, podnosi przede wszystkim elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wzdłuż drogi budowany jest ciąg rowerowo-pieszy długości 4,5 km. Budowane są zatoki dla autobusów. W miejscowości Kąkowa Wola zamontowany zostanie sygnalizacja świetlna. Tę inwestycję realizowano w partnerstwie z gminą Lubraniec. Dzięki dobrej współpracy z powiatem włocławskim, z zarządem powiatu włocławskiego, z radnymi, staliśmy się partnerem powiatu. Głównym beneficjentem tej drogi, budowy tej drogi jest powiat włocławski, natomiast my wnosimy swój udział 31% wartości kosztów inwestycji, co dla wydatek dla budżetu gminy jest to ponad 547 tysięcy złotych. Modernizacja obydwu dróg korzystnie wpłynie nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.